Gwiazda świata według kiepskich ostatnich chwilach Marzeny Kipiel sztuki. Miała wahania nastrojów. Raz mówiła, że wszystko jest w porządku i pokona chorobę, a innym razem, że jest już gotowa na wszystko i wydawała dyspozycję. Cały czas była świadoma i nawet poczucie humoru zachowała do końca. Odeszła we śnie. Była spokojna aktorka Renata Pałys, wspomina Marzenę Kipiel sztukę, serialową koleżankę z planu Świat według kiepskich. Aktorka, która przez lata wcielała się w Halinę Kiepską, zmarła 9 czerwca 2024 roku. Na początku czerwca odeszła Marzena Kipiel sztuka. Słynna Halinka z serialu Świat według kiepskich. Jak pani ją wspomina? Renata Pałys, jako bardzo zdolną i wszechstronną aktorkę, która śpiewała i tańczyła. Była świetną partnerką na planie, z którą dobrze mi się pracowało. Przy tym była bardzo pomocna. Zresztą my nie poznałyśmy się na planie kiepskich, tylko kilkanaście lat wcześniej w teatrze w Legnicy. Więc jak spotkałyśmy w tym serialu, to obie bardzo się ucieszyłyśmy. Utrzymywałyście kontakt poza planem serialu Świat według kiepskich. Przyjaźniłyście się? Utrzymywałyśmy kontakt, ale to wyglądało tak, że kiedy Marzena miała jakiś problem czy dylemat, to do mnie dzwoniła. Ufała mi, że ja to potrafię rozwiązać, czy jej pomóc. Natomiast w drugą stronę to już nie obowiązywało. Można powiedzieć, że zawsze mogła na mnie liczyć. Ale relacji, które między nami były, nie można nazwać przyjaźnią. Renata Pałys o Marzenie Kipiel sztuce opowiadała mi o wszystkich troskach. A zwierzała się pani ze swoich problemów? Ależ oczywiście, że tak. Po to dzwoniła, opowiadała o wszystkich troskach, problemach, które miała. Mówiła, co ogląda, co robi, czego nie robi, a co powinna zrobić. Jak ktoś jej pomógł, to bardzo dobrze się o tej osobie wyrażała. Były to tylko rozmowy telefoniczne, czy też się czasem spotykałyście na żywo? To były tylko rozmowy telefoniczne. Czasem bardzo długie i często w nocy. Natomiast nawał moich obowiązków nie pozwalał na to, żeby sobie pojechać do Legnicy i porozmawiać z nią na żywo, czy pójść razem na kawę. W Legnicy Marzena miała taką grupę osób, która jej pomagała w ciężkich sytuacjach i w tym ostatnim czasie również. Dzięki nim znalazła się zresztą w hospicjum. Na bieżąco byłam informowana przez nią, co się u niej dzieje. Co to była za grupa z Legnicy? Grupa przyjaciół, która się nią opiekowała, kiedy już nie najlepiej się czuła. Wtedy była objęta taką opieką tych przyjaciół. Jej pies Gienek był wyprowadzony i najedzony. A ona też miała jedzenie, świeżą pościel. Wszystko było jak trzeba. Renata Pałys o Marzenie Kipiel sztuce odeszła we śnie. W ostatnich tygodniach przed śmiercią bardzo się męczyła, bardzo cierpiała. Szczęściem było to, że to wszystko było bezbolesne, więc nie cierpiała. Natomiast cały czas miała wahania nastrojów. Raz mówiła, że wszystko jest w porządku i pokona tę chorobę, a innym razem, że jest już gotowa na wszystko i wydawała dyspozycję. Cały czas była świadoma i nawet poczucie humoru zachowała do końca. Odeszła we śnie, była spokojna. Odczuwa pani pustkę po jej odejściu? Czuję pustkę po wszystkich kolegach, którzy odeszli z kiepskich. Darek Gnatowski, Rysiek Kotys, Zosia Czerwińska.
ciągu 3 lat wiele osób od nas odeszło. Jeśli chodzi o Marzenę, to ludzie ciepło się o niej wyrażają i ma mnóstwo wielbicieli wśród widzów. Na ulicy często zwracali się do niej serialowym imieniem. I jak pytali, co słychać pani Halino, a ona się wcale nie obrażała. Była normalną osobą. Na cmentarz w święto zmarłych pani się do niej wybierze? Teraz nie, ponieważ nie pozwalają mi na to obowiązki we Wrocławiu. Natomiast wiem, że Marzena leży w grobie z rodzicami. Jest on zadbany, zawsze są tam świeże kwiaty. Bardzo dużo obcych ludzi zajmuje się tym jej grobem. Przyjaciele Marzeny palą znicze, zostawiają kwiaty. Czasami przysyłają mi zdjęcia. Jest wszystko, jak należy i nie wymaga mojej interwencji.